Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na nowy film o książkach. Dzisiaj będą to obgadanki, będę opowiadała o kilku książkach, które niedawno przeczytałam. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że licznik subskrybentów wreszcie minął 2000. Bardzo się cieszę, witam najserdeczniej jak potrafię wszystkich, którzy postanowili mnie obserwować i cieszę się, że tutaj jesteście, że nie uciekacie. Mam także dla Was niespodziankę. Pod koniec filmu będą wklejone różne moje fuck-upy, czyli pomyłki, moja walka z zatkanym nosem, walka z pogodą, walka ze wszystkimi innymi przeciwnościami losu, które zdarzają się, kiedy nagrywam filmy. Zapraszam na to, a teraz przejdźmy do książek. Wybrałam te książki trochę tematycznie. Wszystkie opowiadają o rodzinach, w których w przewadze są kobiety i dotyczą odkrywania korzeni rodziny, odkrywania rodzinnej historii, zazwyczaj dość bolesnej i nieoczekiwanej. Zaczynamy od książki, którą większość z Was prawdopodobnie zna. Mam wrażenie, że jestem ostatnią czytającą osobą w Polsce, która jeszcze tej książki nie przeczytała, albo raczej przeczytała ją po tak długim czasie od premiery. Mówię o Nieczułości Martyny Bundy. To książka, która opowiada, tak jak wspomniałam, historię rodzinną. Jest to rodzina składająca się z matki oraz trzech córek. To kobiety, które wzajemnie się wspierają, a przyszło im żyć w bardzo nieciekawych czasach. Przede wszystkim mamy tutaj okres okupacji, a także bardzo trudne lata powojenne, kiedy córki tej matki zaczynają dojrzewać, zaczynają szukać swojej drogi życiowej i wiążą się z różnymi mężczyznami. Żeby jakoś przetrwać te trudne czasy, żeby stworzyć wokół siebie ochronną barierę, muszą postawić na nieczułość. Muszą znieczulić swoje serca, aby móc godnie żyć. Bardzo piękna książka, bardzo mi się podobała, aczkolwiek, jeśli mam być szczera, jestem większą fanką tej najnowszej powieści Martyny Bundy, trzeciej, która ukazała się w 2023 roku. Ta też była niezła, ale ta współczesna podobała mi się bardziej. Druga książka to wyczekiwana pozycja dla młodzieży. Zygmunt Miłoszewski, Hydropolis, część druga, czyli Walcz. I tutaj mamy kolejną podwodną kolonię, w której mieszkają młodzi ludzie. Ta kolonia nie jest zarządzana przez osoby dorosłe, one sprawują nad kolonią jakąś tam kontrolę, ale w głównej mierze te dzieci zdane są na siebie. Zapewne nie zdziwi Was to, kiedy przeczytacie motto tej książki, które pochodzi z powieści Williama Goldinga Władca Much. Ta książka opowiada o dziewczynie, ona jest główną bohaterką. Ma na imię Emma, jest nastolatką i mieszka w czwartej kolonii podwodnej Hydropolis. Najbardziej na świecie marzy o tym, żeby zostać niewidzialną. A to dlatego, że ma jakąś taką krępującą chorobę skóry i kiedy jej stan się zaognia, musi używać tłustych, obrzydliwych maści. Ale większość dzieci w tej kolonii ma jakieś schorzenia. Jedne są bardziej oczywiste, inne mniej, ale to są dzieci, które nie do końca są zdrowe. One poddawane są bardzo różnym i bardzo trudnym próbom. Jedna z nich to rytuał czterech śmierci. Bardzo okrutna rzecz, na którą narażane są nawet najmłodsze dzieci mieszkające w tej kolonii. I Emma jest jedną z tych osób, które nie zgadzają się na to wszystko, co zgotowali im dorośli, co dorośli chcą, żeby robili. I ona bardzo aktywnie wyraża swój sprzeciw. To jest bardzo ciekawa książka. Jeżeli nie znacie jeszcze tej pierwszej, w której głównym bohaterem był chłopiec o imieniu Emek, on też się pojawia w tej książce, ale gdzieś dopiero później, nie od początku. Bardzo, bardzo Wam polecam obie te części.
ponieważ jest to świetna rozrywka nie tylko dla dzieci, także dla dorosłych. Książka Larsa Sabie Christensena, Moja chińska babcia, troszkę mnie zawiodła. Christensena znam z takich monumentalnych, kilkuset stronicowych powieści, bliżej 1000 im niż 500 stron, a Moja chińska babcia to jest opowieść autobiograficzna o rodzinie autora. I jest, zobaczcie, taka cieniutka. Ta babcia przedstawiona na obrazku, pokażę Wam bliżej, nazywana jest chińską babcią nie dlatego, że pochodziła z Chin, lecz dlatego, że na początku XX wieku, to był zdaje się rok 1908 albo 6, wyrusza za swoim niedawno poślubionym mężem w długą, samotną podróż morską do Chin, z Norwegii do Chin. I tam z tym mężem spędza kilka lat, a kiedy przybywają z powrotem do ojczyzny, przywożą ze sobą różne meble, jakieś bibeloty, które jej wnuczęta później podziwiają, gdy są mali. To jest taki powiew wielkiego świata dla nich. I Lars Sabie Christensen przypomina sobie o tej babci, kiedy sam już jest tak naprawdę w wieku dziadkowym. I postanawia spisać, co pamięta o swoich babciach, o swoich dziadkach. Nie jest to łatwe, ponieważ świadkowie ich życia już albo nie żyją, albo niewiele pamiętają, ale udaje mu się jeszcze porozmawiać ze swoim bardzo chorym ojcem, tak naprawdę już praktycznie na łożu śmierci. I to jest opowieść, taka rekonstrukcja losów babć, dziadków, ale także samego Larsa, kiedy był małym chłopcem. Powiem Wam, że bardziej mi się podobały powieści tego autora niż ta autobiograficzna książka, ale trzeba jej przyznać, że ma naprawdę bardzo urokliwą tę okładkę. No i też nie jest gruba, jeżeli lubicie takie powieści o odkrywaniu losów rodziny, prawdziwych losów rodziny, to jak najbardziej można po nią sięgnąć, bo nie jest to nic strasznego, tylko tak jak powiedziałam, powieści były dla mnie bardziej takie wciągające. Książka kolejna to reportaż historyczny T. Miles, Wszystkie rzeczy na drogę. I tutaj mamy już sporo czytania. Ta książka nosi podtytuł Dzieje worka Ashley, dziedzictwa jej czarnych potomki. I opowiada o niewolnictwie na południu Stanów Zjednoczonych, głównie w Karolinie Południowej. Worek Ashley, ten tytułowy worek, to płócienny, bawełniany worek, na którym kolejna z rodu czarnoskórych kobiet wyhaftowała taki napis upamiętniający jej babcię, która do tego worka spakowała rzeczy na drogę dla swojej córki. Babcia i córka, czyli matka tej kobiety, która wyhaftowała ten worek, były niewolnicami i córka została sprzedana innemu właścicielowi. Musiała się rozstać z matką, prawdopodobnie na całe życie, a przynajmniej tak zakładały, że już nigdy się nie spotkają, bo takie losy czekały czarnoskóre kobiety i czarnoskórych mężczyzn. Rodziny bardzo często rozłączano. I ta młoda dziewczyna, ta kilkunastoletnia dziewczyna, dostała na drogę garść orzechów pekan, warkocz swojej matki oraz sukienkę. I wokół tego worka, który można obejrzeć w jednym z amerykańskich muzeów, snuje opowieść autorka Tia Miles. To jest opowieść o losach niewolników, o ich bardzo ciężkiej pracy na plantacjach, głównie bawełny, ale także o stosunku białych właścicieli do czarnych niewolników oraz o dalszych ich losach, kiedy już zostali wyzwoleni, kiedy odzyskali wolność, jak się układało ich życie. To jest opowieść, która rozgałęzia się na różne strony i bardzo mi się podobała. Jedyne zastrzeżenie, które mam, to to, że autorka chyba trochę za bardzo dała się ponieść wyobraźni, kiedy rekonstruowała losy właścicielki worka, jej matki oraz kolejnych ich potomkiń. Tak czy owak, jest to naprawdę doskonały reportaż o losach kobiet i o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych. Czytajcie. Teraz przenosimy się do Chorwacji.
Iwana Sojat napisała książkę pod tytułem Unterstadt. Tutaj też mamy sporo czytania. I to jest opowieść o kobiecie takiej w średnim wieku, gdzieś tam pewnie koło 40, może trochę starszej, która wraca do swojego rodzinnego Osieku, żeby pochować matkę. Z tą matką od lat nie utrzymywała praktycznie żadnych kontaktów, wyprowadziła się w takim gniewie i nigdy do matki nie wracała. One nie potrafiły ze sobą rozmawiać. Jedyne ciepłe wspomnienia, jakie wiążą się z jej domem rodzinnym, to wspomnienia babci. Kiedy przyjeżdża na pogrzeb swojej matki, aby załatwić wszelkie formalności, spotyka się z przyjaciółką rodziny, bardzo już starszą panią, która pomaga jej ogarnąć wszystkie formalności, ale także opowiada jej i o ostatnich latach życia matki, i przede wszystkim o tym, co poróżniło całą tę rodzinę, czyli o trudnej, wojennej i powojennej historii tej rodziny. Ta bohaterka dopiero po śmierci matki dowiaduje się, kim tak naprawdę jest, jak historia kraju wpłynęła na losy jej rodziny, jak bardzo wszystkich poturbowała. Bardzo ciekawa książka i znowu była jedna rzecz, która mnie denerwowała. Otóż to, że ta nasza główna bohaterka, która przegląda zdjęcia, rozmawia, rekonstruuje losy swojej rodziny, bezustannie pali papierosy. W pewnym momencie to już nawet miałam wrażenie, że ten zapach papierosów czuję w nosie, ponieważ ona ciągle odpalała papierosa od papierosa. Ale to taki szczegół, ja po prostu już mam tak w głowie ustawione, że papierosy to coś wstrętnego i śmierdzi. I to bardzo mnie denerwowało. Natomiast sama książka i same losy tej chorwackiej rodziny są bardzo ciekawe. Myślę, że wielu czytelników będzie miało w głowie jakieś pewne analogie z różnymi losami polskich czy rodzin mieszkających na terenie Polski podczas okupacji, czy też przed nią i po niej. Także warto to przeczytać i porównać sobie losy Polski, losy Chorwacji. I ostatnia książka, takiej najbardziej optymistycznej okładce, to Tom Lake, autorki Anne Patchett. Tom Lake tytułowy to miejscowość znajdująca się nad jeziorem Tom Lake, w której działał taki amatorski teatr. Amatorski, aczkolwiek wystawiający przedstawienia na bardzo wysokim poziomie, zatrudniający znanych reżyserów, czasami znane gwiazdy z telewizji. I obok tej miejscowości Tom Lake, jakąś godzinę czy półtorej godziny stamtąd, rośnie piękny sad wiśniowy. Rosną tam wiśnie, czereśnie, gruszki, inne owoce. I mamy czas pandemii, czyli jest to książka dziejąca się współcześnie. I do tego domu z sadem wracają córki, które na czas pandemii na przykład mogą pracować zdalnie, bądź też odwołano im zajęcia na uczelni. Córki są trzy, wracają do swoich rodziców. I razem z rodzicami bardzo ciężko pracują przy zbiorze owoców. Nie wszyscy pracownicy sezonowi przyjechali właśnie ze względu na pandemię, więc mają pełne ręce roboty. Matka z córką zrywają owoce, ojciec zajmuje się innymi sprawami na farmie. I podczas tego zrywania owoców matka opowiada na prośbę córek o swojej przeszłości, od czasów tak naprawdę szkoły średniej, aż po mniej więcej wiek, kiedy była w wieku swojej najstarszej córki, około tam 25-26 lat. I jest to historia, która te dziewczyny bardzo fascynuje, bo one nie znały matki z tej strony. Wiedziały co prawda, że matka zagrała jakąś tam rolę w filmie, oglądały ten film, natomiast nie wiedzą, co wydarzyło się pewnego lata nad jeziorem Tom Lake i jak to wpłynęło na losy całej ich rodziny. To taka historia, która może nie jest jakoś bardzo fascynująca. Ja momentami tam trochę się nudziłam, tak sobie myślałam, ale do niczego to nie prowadzi, pewnie jakaś historia miłosna. I owszem, jest to historia miłosna, ale jest to także historia o takiej miłości młodzieńczej, smarkatej,
a także historia o miłości dojrzałej, o miłości, która nie potrzebuje dowodów, która sama dla siebie jest dowodem. I ta kobieta, ta matka, już chyba 60-letnia, może około 60-letnia, opowiada tym swoim córkom o swoim życiu, kiedy była jeszcze naiwną dziewczyną, nieznającą świata, chociaż wydawało jej się, że jest już dojrzała, że dużo już przeżyła, że ma na swoim koncie wiele życiowych doświadczeń. Bardzo fajna. Jeżeli jeszcze w ogóle nie znacie Ann Patchett, to koniecznie czytajcie. Jedna z jej książek znalazła się w moim top 10 ubiegłego roku. Myślę, że ta do top 10 nie trafi, ale jest to naprawdę bardzo dobra, bardzo wartościowa książka. No i pięknie też wydana. To by było na tyle. Teraz zapraszam Was na minutę, dwie minuty śmiechu, które nastąpią na koniec. Mam nadzieję, że wybaczycie mi przekleństwa, które tam się pojawiają, ale wiecie, nagrywanie budzi bardzo wiele emocji. Do zobaczenia już za tydzień. Bawcie się dobrze. Pa, 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 pa. To książka, która jest Król Władysław Jagiełło nie ma męskiego potomka. Podomka. Jeszcze raz. A przede wszystkim polecam dzieciom. Waszym dzieciom czy dzieciom, które... jakieś tam dzieciom. Boże, już jestem cała mokra. Koszmar, kurwa. Na miejscu zbrodni zostają także dowody, które można powiedzieć, że są dowodami psychologicznymi. Chyba pierwsze. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Szytam, bo lubię. Dowiem się tego, kiedy przeczytam tę książkę. Teraz muszę wysmarkać nos. O wakacjach last minute napisał Konstantinos, nie wiem kto. Kawa, Fis, nie, to może nie. Jest tutaj też napisane na przykład to. Stanęła do konkursu wraz z 500 bez sensu, które rozsławiło go na całym świecie.